Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Witam się z Wami dalej z targów Caravans Salon z naszej pięknej alei niewiadówkowej. A dziś o swojej przyczepie opowiedzą nam Agnieszka i Tomek. Pierwsze pytanie standardowe, powiedzcie, skąd pomysł na niewiadóweczkę? Znaczy, myśmy długo jeździli z namiotem i w pewnym momencie poczuliśmy potrzebę posiadania czegoś większego, na co nie będzie troszeczkę nam... większego, ogrzewanego, przeciwdeszczowego, tak, i stąd się poniekąd zrodził taki pomysł posiadania przyczepy kempingowej ogólnie. A że mamy samochód? Mamy samochód, który ma DMC 1000 kg, więc grupa przyczep była bardzo zawężona. I stąd Agnieszka kiedyś mówi, a może nie wiadówkę? No właśnie. I też szukaliśmy długo roku, nie? Tak. Przyczepki, która by spełniała nasze oczekiwania. Chcieliśmy sami zbudować taką przyczepkę w środku, ale no niestety stwierdziliśmy, że życia nam na to zabraknie. Więc stwierdziliśmy, że kupimy coś, co już ma cokolwiek w środku i ewentualnie zmienimy coś pod siebie. A jaki był zakres pracy? Co zmieniliście? Czy tutaj na zewnątrz też jest jakaś Wasza ingerencja? Z zewnątrz jest właściwie wszystko oryginalne, tak jak poprzedni właściciel sobie wymyślił, i nic nie zmienialiśmy. Czyli malowanie już takie było? Tak, kupiliśmy pomalowaną, budka była odnowiona, poprzedni właściciel wymienił i naprawił cały układ zawieszenia oraz najazd. My w sumie z wierzchu nie robiliśmy praktycznie nic. Wymieniliśmy koła z 12 na 13. Po drugiej stronie przyczepy mamy wlew wody, tak? Tak, zainstalowałem także zewnętrzny wlew wody do zbiornika do środka z racji wygody, bo jak byliśmy na przykład w deszczową pogodę, to wnoszenie wody było bardzo kłopotliwe i brudziło strasznie. A teraz podjeżdżamy sobie 30-litrową bańką i za pomocą takiej małej pompki na przewodzie tankujemy do zbiornika do środka przyczepy. A tutaj od razu zbiorniczek na szarą wodę. No to może teraz przejdziemy do środka. Zapraszamy. Opowiedzcie, co tutaj zrobiliście. Tu jest właściwie oryginał. Zmieniliśmy tylko zasłonki, które sami uszyliśmy, poduszki. I właściwie to tyle. Ta strona jest właściwie oryginalna. Tutaj dużą zmianą, którą zrobiliśmy już sami, to jest kuchnia. Ja tutaj przebudowałem trochę, dorobiłem szuflady oraz dorobiłem całą część trzeciego łóżka, w którym znajduje się schowek, lodówka i szafka na buty. Po tej stronie znajduje się schowek, tutaj mamy wysuwaną lodówkę. Jest to 45-litrowa lodówka, bardzo, bardzo wygodna. I tutaj znajduje się schowek na buty i inne rzeczy potrzebne, typu wkrętarka na przykład, rękawiczki. Na różne przyda się. Dokładnie tak. I tutaj cała górne szafki wszystkie są oryginalne. Przemalowane też przez poprzedniego właściciela przyczepy. Co za model kuchenki? To jest, szczerze powiedziawszy, nie wiem jaki. Kupiliśmy ją na Allegro. Ale to jest taka domowa. Tak, to jest domowa kuchenka przeznaczona do bloków, do czegoś takiego. Inspiracja była ze strony IKEA trochę, bo to takie właśnie małe, kompaktowe. Ja tylko zmieniłem iskrownik na 12-woltowy, żeby palniki zapalały na akumulator. Kran to taki domowy? Macie pompkę ciśnieniową czy zanurzoną? Nie, to jest kran karabiningowy, powiedzmy, z mikrowyłącznikiem. Normalnie steruję pompką ze zbiornika z wody. Widzę, że jest tutaj przełącznik ciepła, zimna woda, mieszacz, tak? Tak. Czyli macie też instalację grzewczą? Tak, jest w przyczepie zainstalowana terma 8-litrowa, tutaj pod siedzeniem. Jest tylko na 230 V grzana, także wyłącznie z instalacji z kempingu. Tutaj także znajduje się zawór do spuszczania na zimę. Fajnym patentem u nas w przyczepie jest światło w szufladach i w szafkach.
Także jak w nocy napadnie Was mały głód, to nie trzeba sobie, zapalać. Nie trzeba palić wszystkich świateł, tylko właśnie te wewnętrzne. I dobrą też rzeczą jest w szafie z ciuchami też światełka. Bardzo przydatne, mówisz. Dokładnie. Rewelacja, polecam. I szafa również się nie zamyka. Tomek zrobił zabezpieczenie, żeby mi się szafka nie zamknęła i nie żebym nie dostała w głowę. Ogrzewanie, widzę, macie gazowe. Tak, to jest truma prawdopodobnie założona przez poprzedniego właściciela. 3002 model na gaz z butli, która znajduje się w bakiście. Czyli tutaj na naszej alejce w zasadzie jesteście chyba jedyni, którzy nie mają Webasta. Tak, Webasta nie mamy zainstalowanego. Nie potrzebowaliśmy jeszcze do tej pory. Tak. Także... Jak wygląda sprawa z grzaniem? Na długo wystarcza taka butla gazu? Byliśmy 4 dni tutaj i jeszcze nam się nie skończyła. A właściwie grzejemy cały czas. Nie mamy dużego doświadczenia, ponieważ przyczepę posiadamy od stycznia tak naprawdę, więc na chłodnych wyjazdach byliśmy raz. Dwa, więc... Dokładnie. A butla jakiej pojemności? Zwykła domowa, 11 kg z kołnierzem wchodzi tam na wysokość cała. A gdzie już dotarliście swoją eneczką? W sumie najdalej to nad morzem byliśmy i raz... Nie, w górach jeszcze nie byliśmy przyczepką. Jeszcze nie, tylko namiotem na razie. Także góry, namiotem, przyczepką nad morzem. No i plan jest jakieś Włochy, Chorwacja może? Zobaczymy, gdzieś dalej. Gdzie nas oczy poniosą. A powiedzcie, w porównaniu do namiotu, jaki jest komfort posiadania takiej małej przyczepki? Nie pada, to jest podstawa. I można zjeść śniadanie siedząc, a nie klęcząc po prostu w namiocie. To są dwa takie najważniejsze punkty. U Was z instalacją elektryczną macie panel solarny, akumulatory? Więc tak, instalację zrobiłem tutaj od początku, od podstaw. Zrobiłem instalację 230 V standardową do gniazdek. I mamy także tutaj pod siedzeniem akumulator. Mamy akumulator AGM 70 Ah. Panelu solarnego nie posiadamy, ponieważ jakoś tak nie nastawiamy się na wyjazdy na dziko, więc nie jest bardziej to nam, kempingi. Tak, nie jest to nam potrzebne. Mamy tutaj zainstalowaną ładowarkę do akumulatora na stałe, także podłączając przyczepę do stałego zasilania, akumulator jest także ładowany i swego rodzaju jest zabezpieczeniem też dla lodówki, ponieważ lodówka jest na 12 V i żeby chłodziła cały czas. Tutaj co mamy zamontowane obok pieca? Tutaj mamy zamontowany czujnik wycieku gazu propan-butan, to tutaj na dole, oraz mamy drugi czujnik czadu tutaj z boku szafy. Opowiedzcie, czy polecacie taki sposób spędzania czasu, czy polecacie zakup takiej małej przyczepki? Oczywiście. Zdecydowanie tak. Tak. Jedynym problemem jest to, że nie posiadamy po prostu łazienki, ale ponieważ nie mieszkamy nigdzie na dziko, nie stajemy na jakichś parkingach, to nie potrzebujemy tej łazienki. Zawsze jest łazienka gdzieś obok, ale na pewno polecamy ludziom, którzy na przykład mieszkają teraz gdzieś pod namiotami na wyjazdach i chcą po prostu, żeby im na głowę nie padało. Taka przesiadka. Tak, dokładnie. Także życzę Wam szerokiej drogi, wielu podróży i dziękuję, że podzieliliście się swoją przyczepką i Waszą historią na naszym kanale. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Cześć. Hej.
Dobra, uwaga. 3, 2, 1. To był filmik, nabrałem was.